Dzień dobry, witam serdecznie, Piotr Maciej Małachowski. Jest ze mną tradycyjnie Marcin Mentel. Witam w kolejnym serdecznie. Odcinku. Jest też piwko, jakie dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy Cristala, najpopularniejsze piwo w Peru. Na pewno o piwach, trunkach kiedyś powiemy, bo jest to temat szeroki i długi, jak rzeka Rimac, która przez Limę przepływa. No powiem ci, że rzeka Rimac akurat być może jest długa, ale na pewno nie szeroka. No, ale już, w porze deszczowej szeroka. Ale w porze deszczowej potrafi zaskoczyć, może okay. Tak. Okej. Postanowiliśmy zachęcić Państwa do wysłuchania naszych przemyśleń na temat bezpieczeństwa w Peru. Bo to jeden z ważniejszych tematów, mi się wydaje. Chyba najważniejszy. Właściwie od tego trzeba zacząć, bo to podejście do tego tematu może wiele pomóc i też może wiele przeszkodzić. Może wiele przeszkodzić. Myślę, że też sprawa bezpieczeństwa pomoże wszystkim przygotować się do przyjazdu do Peru. A powiemy sobie już o pierwszych momentach pobytu, czyli wizycie na lotnisku i później troszeczkę w jaki sposób się zachowywać podczas podróży i na co zwracać uwagę. W jednej tam z pierwszych audycji mówiliśmy o tym, że w Peru państwo nie pomaga i nie przeszkadza. I nawiązując do tego mogę powiedzieć, że Peru jest bezpieczne, jeżeli sami sobie zapewnicie bezpieczeństwo. Tak? To nie jest tak, że w Peru można liczyć na policję, bo nie można. Dlatego też w wielu miejscach w Peru, w Limie zwłaszcza, na każdej ulicy są ochroniarze. Takim dobrym przykładem jest przykład, który mi się wydarzył miesiąc temu, kiedy leciałem do Cusco i w samolocie poznałem dwie młode dziewczyny ze Stanów. Dziewczyny miały około 18-19 lat i właśnie ze względów bezpieczeństwa po przylocie na lotnisko w Limie wzięły sobie bezpieczną taksówkę prosto z lotniska. Ujechały cztery przecznice, po czym pan się zatrzymał na światłach i do samochodu weszło czterech uzbrojonych panów i dziewczynom zabrały wszystko. Więc musimy powiedzieć o tym, że w Peru nie ma bezpiecznych taksówek. A dlaczego tak się stało, że akurat ci panowie wiedzieli dokładnie o tym, w której taksówce są te dziewczyny, młode, łatwe do okradzenia, to już to pozostawiam naszym słuchaczom, tak? Według badań, które obejmują wszystkie kraje Ameryki, od Kanady po Argentynę, Peru jest najbardziej niebezpiecznym krajem na całym kontynencie. Co to znaczy niebezpiecznym krajem? To znaczy, że każdy Peruwiańczyk, który żyje w tym kraju, każdy obywatel, który w tym kraju mieszka, każda osoba, musi zmierzyć się z istnieniem przestępczości pospolitej. Gdzieś jedziemy do miasta na zakupy, idziemy do pracy jedziemy, skądś wracamy z jakiejś imprezy, zawsze musimy w głowie mieć tą lampkę czerwoną. Nie chcę przez to powiedzieć, że w tym kraju na każdym kroku, na każdym rogu ktoś tam stoi z kałasznikowym i tylko czeka, aż Marcin czy Piotrek pojawią się. Takich rzeczy nie ma. Ja nie miałem na szczęście takich doświadczeń, to znaczy, że tak, no, napadnięto mnie nawet z bronią tam raz czy dwa. Ale pierwszym szokiem, który był dla mnie podczas pobytu w Peru, był taki, że w momencie, w którym wychodzisz z domu, to bierzesz ze sobą tylko minimum rzeczy potrzebnych. Czyli wychodzicie z domu na cały dzień i nagle bierzecie ze sobą tylko 100 zł na przykład i nie bierze się więcej. Ten fakt już świadczy o tym, w jaki sposób czują się Peruwiańczycy tutaj mieszkający, tak? Oni wiedzą, że jeżeli gdzieś idą, to muszą uważać, gdzie wyciągają telefon, zwłaszcza jakiś markowy, tak? Muszą wiedzieć, w którą strefę miasta mogą wejść, w którą nie, którymi taksówkami jeździć, czy niektórymi, i ile ze sobą mieć, co mogą stracić. I zawsze jest coś takiego, że masz ze sobą rzeczy, które zawsze oddasz w momencie, w którym ktoś cię napadnie, bo coś oddać musisz, tak? Dokładnie, tak jest. Bo niestety taka jest Lima. W tamtym roku, z tego co ja wyczytałem w tych wszystkich badaniach, co trzeci Peruwiańczyk był ofiarą przestępstwa. Co trzeci Peruwiańczyk, czyli nie ma w Peru ani jednej rodziny, w której coś nie wydarzyło się. Typu napad na tą taksówkę, że ktoś chciał tam coś tam wyrwać z tej taksówki, wyrwanie telefonu komórkowego, nie wiem czy wiesz, ale dziennie w Peru ginie 14 tysięcy telefonów komórkowych. Dziennie? Dziennie. Nie jesteśmy po to, żeby straszyć, tylko żeby na to wszystko uczulić, żeby te standardy bezpieczeństwa bardzo obniżyć. Podstawową zasadą jest czytać. Po prostu czytajcie, szukajcie informacji, czytajcie, bo te informacje w wielu sytuacjach wam pomogą. Ale tak? Czytać co?
O czym? Najlepiej czytać blogi ludzi, którzy w Peru byli. Okay. Albo strony internetowe ludzi, którzy w Peru mieszkają. Mhm. Bo po prostu nikt nie wie lepiej niż mieszkaniec tego kraju. No to jest rzecz oczywista. Tak. Także czytajcie i korzystajcie z tych rad. I pytajcie. Jeżeli również pytajcie. Dokładnie tak. I pytajcie. Druga sprawa jest taka, że bierzcie ze sobą, jadąc do Peru, rzeczy, które możecie tutaj zostawić. Naprawdę. No bierzcie rzeczy, wszystkie. Telefony, bierzcie używane i stare. Rzeczy, w które się ubieracie, bierzcie używane i stare. Tak? Mhm. Ja wiem, że do Peru jedzie się po to, żeby robić zdjęcia, więc po prostu tego dobrego aparatu fotograficznego czy kamery pilnujcie i nie ma innej opcji, ale też ją weźcie, bo jasne. Peru jest tego warte po prostu. Tak? I po trzecie, starajcie sobie zapewnić pomoc ludzi, którzy już tutaj są. Polonia peruwiańska jest Polonią bardzo fajną. Ludzie się ze sobą trzymają, ludzie sobie pomagają. Także szukajcie kontaktu z tą Polonią i proście ich o pomoc. No, głupi odbiór z lotniska naprawdę dużo może pomóc, tak? Mhm. Głupi odbiór z lotniska, a dobrze wiesz, że dużo, dużo pomaga. A jeszcze opowiedzenie o tym kraju, a polecenie linii autobusowej, którym tak. się podróżuje, no to jest Jasne. Coś fantastycznego. Mhm. Dlatego nie bójcie się pytać. Tutaj jesteśmy i my, i inni Polacy po to, aby wam w tym pomóc. Bo nie ma czegoś gorszego niż przyjechanie na drugi koniec świata, żeby zobaczyć ten kraj i już w pierwszym dniu, czy tam w drugim dniu być ukradzionym. Tak się nam zdarzało, a wiesz dobrze, że tak się nam zdarzało. Zdarzało, no. Tak, także można by o tym długo, długo opowiadać. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. Cuando llega al baile llama la atención. Ella se roba el show, baila con su estilo como un figurín. Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura.
lo que viene bomba el escenario. La cintura mueve de arriba abajo y por eso dale, dale pa' abajo. Acaba con todo si sube a ritmo. Por eso le dicen dueña del y baila, y goza, qué lindo, y tiene, y baila, y goza, con mucho, moviendo las caderas. Ahora mujeres, moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Jeśli już coś wydarzy się, dużo bardziej groźnego niż wyrwanie komórki, niż wyrwanie aparatu, typu wchodzi do autobusu grupa uzbrojona po zęby, z bronią palną, z kapturami, kominiarkami i to nie są komandosi, niestety, i po prostu proszą o fanty wszystkich pasażerów, wtedy nie ma sensu zgrywać bohatera. Naprawdę nie ma sensu, bo najczęściej w Peru kończy się to śmiercią. Ten ktoś po prostu strzeli. To nie dzieje się zawsze, nie dzieje się często, ale może się zdarzyć. To, co mówimy, może się wydawać szokujące i rozmawiamy sobie o tym swobodnie, ponieważ niejako my to akceptujemy, tak? To znaczy, no wiemy, że jeżeli jedziemy w, nie wiem, na przykład do Pucallpy, no to przez 3 godziny na trasie towarzyszy nam wojsko, na przykład. Wsiada żołnierz normalnie do autobusu z bronią. Z bronią z kałasznikowym. Z kałasznikowym i nas będzie eskortował przez 3 godziny jazdy. Później ściąga czapkę z głowy i prosi o datki. Dokładnie. Po to, żeby mu coś tam wrzucić za to, że on narazał swoje życie. I my to akceptujemy i dla nas to nie jest żadna rzecz nowa. No tak jest w drodze do Pucallpy, czy chcecie, czy nie. Dlatego szukajcie informacji po prostu o Peru. No dokładnie. I tyle. Chyba, że ktoś chce mieć takie poczucie bezpieczeństwa stałego, to wtedy z tych wszystkich miejsc mało znanych, uczęszczanych rezygnować i tylko skupić się na kilku miejscach stricte turystycznych. To, o czym mówisz, nie oszczędzajcie na bezpieczeństwie. No. Kto może zapewnić największe bezpieczeństwo przebywania tutaj? Tylko osoba, która zna ten kraj. Tylko osoba, która tutaj mieszka. Więc jeżeli jest w ogóle taka możliwość, to weźcie ze sobą jakiegoś Peruwieńczyka, który niech z wami jeździ po dokładnie tym Peru. No to jest najlepsza opcja. Oprócz tego są też kwestie bezpieczeństwa w samej podróży. Ten kraj nie jest bezpieczny od strony pogodowej, od strony drogowej, od strony samego chodzenia. Można gdzieś spaść, może coś spaść na głowę, zwłaszcza w porze deszczowej. Pora deszczowa, pora sucha. Jak to w Peru wygląda, Marcinie? Znaczy od końca listopada do końca marca w Peru jest pora deszczowa. I tak naprawdę planując swój pobyt w Peru, musicie wziąć tą porę deszczową pod uwagę, bo może wam się skomplikować podróż. W tym czasie w dżungli pada prawie codziennie, w górach pada różnie, tylko na samym wybrzeżu, czyli przy oceanie spokojnym, jest zawsze bardzo dobra pogoda. O, piękne lato. I piękne lato. I my polecamy, aby planując swoją podróż, zawsze mieć 1 lub 2 dni rezerwowe. Po prostu trzeba mieć te dni zawsze. Dlaczego? Po pierwsze ze względu właśnie na pogodę. To znaczy zdarzają się obsunięcia, osuwiska, lawiny błotne. Po drugie, Peruwiańczycy lubią protestować i jak protestują, to czasami protestują do skutku, tak? Czyli zamykają główne drogi i czekają na to, żeby państwo zgodziło się na ich argumenty i naprawdę jest to rzecz nie do przeskoczenia, więc czasami trzeba zrezygnować z tego przejazdu autobusowego i sobie wziąć po prostu samolot, jeżeli jest taka możliwość oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, bo nie zawsze jest taka możliwość. Bezpieczeństwo na trasie, a w Peru głównie się poruszamy autobusami, zależy od tego, jaką linię autobusową też sobie wybierzemy, od stanu technicznego pojazdów.
Przy wejściu do autobusu wszyscy pasażerowie są filmowani. Dlatego, że sam pasażer może porwać ten autobus tak naprawdę i być w zmowie z grupą przestępczą, która gdzieś tam czeka na trasie, tak? Jest jeden powód, a drugi, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, również się filmuje w PR-u pasażerów, bo niestety później łatwo jest poznać zwłoki. Stąd myślę, jest bardzo ważne... że po dzisiejszej audycji zmniejszyliśmy przyjazd Polaków do Peru o 1000 osób rocznie co najmniej. W Peru zdarzają się wypadki samochodowe, autobusowe zdarzają się. Dlaczego? Bo wiesz o tym dobrze, w Peru nie ma pociągów. Cały ruch turystyczny, ludzki i towarowy odbywa się na kołach. To są koła samochodów, koła autobusów, ciężarówek i na drodze może się wszystko zdarzyć. Także dlatego, że w Peru jeździ się bardzo szybko. Nie chcemy tutaj straszyć. Można jeździć, my ciągle jeździmy, prawda? Ale trzeba o tym pamiętać. Tak jest. Najbardziej niebezpieczne są okolice dworców wszelkiego rodzaju, tak? I lotnisko, i okolice lotniska, jeżeli wyjdziemy sobie poza lotnisko, i okolice dworców, jeżeli sobie dojeżdżamy z jakiegoś miejsca lub i startujemy z jakiegoś miejsca, więc na to trzeba zwracać uwagę. Przyjechać do Peru z entuzjazmem, przyjechać do Peru z dobrą wolą i nadzieją, bo Peru jest piękne. Nie bać się niczego, ubezpieczyć się u własnego ubezpieczyciela i wszystko w Peru będzie dobrze. My już powoli musimy chyba też kończyć. Tak, tylko jeszcze to podkreślę. Nie bać się przyjeżdżać do Peru, bo po tej naszej audycji można takie wrażenie mieć, że tu jest strasznie, że tutaj z bronią ktoś czeka, tylko czyha na nas, na naszą kamerę. Tak nie jest. Ale trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Jeśli ktoś się pojawi w jakimś miejscu niebezpiecznym, każdy Peruwiańczyk z dobrego serca, doświadczenia życiowego powie to, że tu jest niebezpiecznie i wtedy, co trzeba robić? Słuchać. Naprawdę nie udawać bohatera, bo to się może źle skończyć. Zrobić mniej, zobaczyć mniej, ale zrobić to bezpiecznie. Jesteśmy za tym, żeby podróżować po tych wszystkich krajach tak jak lokalny mieszkaniec, tak? Bo tylko to sprawi, że ten kraj poznacie niejako od środka. Czyli jeździcie lokalnymi autobusami, korzystajcie z tych wszystkich hosteli takich rodzinnych, czy nie. Chodźcie na rodzime fiesty i tak dalej, i tak dalej. Żaden Peruwiańczyk nie nocuje w namiocie na plaży. Żaden Peruwiańczyk nie nocuje gdzieś tam w rowie czy na polu. I nie nocuje dlatego właśnie, że wie, jak jest niebezpiecznie. Więc słuchajcie się tych Peruwiańczyków i podróżujcie tak jak oni sami, a oni sami biorą swoje autobusy, linie, które mają sprawdzone, jadą do hotelu, mają sprawdzone hotele, dzwonią wcześniej albo sobie rezerwują i w taki sposób się poruszają. I dla Peruwiańczyka nasze czasami podróżowanie z plecakiem, gdzie komuś się wydaje, że na plaży sobie otworzy konserwę, otworzy namiot i sobie doskonale poradzi, jest nie do wyobrażenia. To nie jest naturalne podróżowanie po Peru. Dokładnie, ale żeby zakończyć temat, w Peru również są miejsca, gdzie można spać pod namiotem, ale o tym sobie powiemy, mamy nadzieję, w kolejnych częściach naszego cyklu. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia w Peru. Dziękujemy bardzo. Como amigos andamos de brazos. ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile?